Wypadające oko, ile zarobiła ekipa? Ebro, czy można wrócić od... No i patrzcie jeszcze, akrylka o podpis. Mato, ostatnio puścimy mocny kawałek, który jest swojego rodzaju odpowiedzią na reakcję ludzi na to inteligencję. Pocisnął tam m.in. prezesa TVP, polityków i Jakimowicza, na co już wszyscy zdążyli odpowiedzieć, ale przyjrzymy się temu w dalszej części odcinka. Dodatkowo w dzisiejszym odpowiadają? Na kanał ekipy razem z odpowiedzią na tą całą zagadkę. YouTube chce usunąć dislajki pod filmami, streamerce wpada kamera do basenu psując się, a na koniec zerknie na chłopa, któremu wypadło oko podczas streama i ile ekipa zarobiła z ostatniego klipu. Okej. Jezu, ile rzeczy. Pieniądze! Otwierać portfele! Teraz nagraniamy się reporterów dzisiejszego odcinka, linki do tych złotych ludzi znajdziecie w opisie. A jako iż zaraz mamy święta, to z tej okazji możesz przywołać łapy w górę, bo na każde 10 tysięcy łapek macie... Ej, właśnie czat, kiedy są święta? W sensie konkretne dni świąt. To jest niedziela i poniedziałek? Czy kiedy? Nosowego newsa w ostatnim odcinku. Jakoś w drugiej połowie kwietnia latuje do was nowy dropik od filozofii, więc wyczekujcie. Tymczasem na stronie macie zrobić coś niż 40%, ale koniec już gadania, teraz przejdziemy do pierwszego tematu. Dobra, na start uderzymy w kilka szybkich tematów i pierwszy może was troszeczkę podenerwować. A przynajmniej mnie podenerwował, dziękuję bardzo. Streamerka IRL, czyli robiąc... Czat, ale nie chodzi o to... No nie mogę, patrz na ulańców. Nie chodzi mi o to... Nie, no nie mogę z nich. Nie chodzi mi o to, kiedy jest wolne, tylko dni świąteczne. W sensie, że jest wszystko pozamykane, wiesz o co chodzi, nie? Streama po prostu na zewnątrz. Niedziela i poniedziałek. Gumą we włosy od ekipy Bootmacias. I tutaj macie z tego klip. Change his name to Salmon Dream. He spat on me. Co jest? The guy just spat on me. No nie wiem, czemu ona sobie zasłużyła na takie traktowanie. Chłop, też wielki bohater, spieprzył od razu na rowerku, unikając jakiejkolwiek konfrontacji. Tak by the way, to ludzie strasznie dziwnie się zachowują w stosunku do streamerek gdzieś na ulicach. Ale to jest temat na trochę inny odcinek. A tymczasem kolejny szybki temat to ostatni klip Wójta Łukiego, który napisał, ile zarobił premierowy klip ekipy. Ekipa to dużo trójek, 30 milionów wyświetleń w 3 tygodnie i około 30 tysięcy dolarów przychodu, które oczywiście reinwestujemy dalej. Czyli w sumie z ostatniego klipu ekipa zarobiła ponad 115 tysięcy złotych i generalnie ludzie z ekipy nie chwalili się tak otwarcie zarobkami gdzieś na social mediach, tak jak to zrobił tutaj Łuki, ale to jest zagrywka 200 IQ, bo ekipa weszła na giełdę i wrzucając takie posty, gdzie otwarcie mówią o sporych zarobkach i inwestycjach, to może sprawić, że wzrośnie im cena akcji, która aktualnie siedzi na blisko 14 zł. I generalnie to nie jest za dużo, jak chodzi o cenę za jedną akcję, ale i tak pną się w górę, jak chodzi o cenę. A sam wojek Łuki ma pod sobą najwięcej powiązań z ekipowymi firmami, nawet więcej niż sam Freeze, więc wpisy o zarobkach raczej będą lądować na jego profilach. A wracając do tych 30 tysięcy dolarów za jeden klip, to jak wszystko piosenki im tak dobrze polecą, oczywiście razem ze sprzedażą płyt, to goście dosłownie rozbili bank. Bo z tego co pamiętam, to mówili, że ten wyjazd ich kosztował jakoś lekko ponad 220 tysięcy, no to tylko jeden klip już im połowę tych kosztów zwrócił. Bogu. A sama piosenka ekipy, tak jak to napisał Łuki, zdobyła już potrójną platynę. Czyli takie wyróżnienie, którego w sumie większość polskich raperów nie zobaczy na oczy, no chyba, że mówimy o Macie, ale o tym dostępnie będzie trochę później. Więc koniecznie oglądaj do końca, a tymczasem zostaniemy jeszcze na chwilę na YouTubie. A w sumie to temu, co ostatnio YouTube rzucił na Twittera. Bo wzbudziło to trochę kontrowersji w internecie, a napisali tam to. W odpowiedzi na feedback twórców dotyczący samopoczucia i targetowania innych filmów atakami dislajków, testujemy nowy design, który nie pokazuje publicznie ilości łapek w dół. I w tym klipie rzeczywiście rzucili screena, jakby to miało wyglądać. I nie wiem jak wam, ale mi się ten pomysł totalnie nie podoba. Tak jak napisał to w odpowiedzi Ordinary Gamers, nie potrzebujemy tej funkcji. Dislajki pomagają zidentyfikować problem w kontencie / twórcy. Sam używam swojej ilości dislajków do zmierzenia, jak ludzie odbierają mój film. Jack jeszcze niżej dopisał, a co ze szkodliwym kontentem w stylu skamów itp. I myślę, że te dwa komentarze idealnie podsumowują ten pomysł YouTube'a. Jest już opcja wyłączenia ocen pod... A to kiedyś miało być tak, że na Instagramie miały być niepubliczne, kto ile ma lajków, no nie? Ale to w końcu przeszło, ja dalej widzę, kto ile ma lajków. Ale podobno jakby... No, więc moim zdaniem takie coś jest zbędne. Miało być tak, że nie wiadomo, ile osób lajkuje. Ludzi wątpię, że zostanie to finalnie wprowadzone. Za to coś takiego miało być wprowadzone chyba. Do swojego życia i przywalić go osoba dzwonem, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w internecie. A teraz jeszcze na chwilę wrócimy do ekipy, ponieważ ludzie zauważyli, że Freeze followuje dziwne konto na Instagramie, czyli Ekipa Sau Challenge. To konto jest prywatne, czyli nie możemy zobaczyć, co się na nim znajduje, ale można kliknąć w link do filmu, który wcześniej był niepubliczny. Mrożon pewnie troluje, o nic nie chodzi. Ale sami oglądajcie kawałek tego filmu. Zagrajmy w grę. To jest nawet gorsze od łapek. Trochę ta, no. Idealnymi kandydatami, którzy pomogą nam pozarażać innych.
aktywnością fizyczną. Aktywujemy czterocyfrowy kod do pierwszego domku. Nie możecie pominąć żadnego zadania. Pamiętajcie, żeby zabrać pewną rzecz z waszego sklepu. Generalnie to trochę tym panom nie wyszło ukrycie swojego wizerunku, bo ludzie w komentarzach szybko wychwycili, że panowie z filmu to Wojciech oraz Tomasz Węcławowicz. To jest ojciec oraz syn i oboje są mocno zajawieni sportem. I ludzie zaczęli snuć różne teorie w komentarzach, że może to jest początek kolaboracji marki Dix z ekipą, bo taki coś ma pojawić się w kwietniu, ale to odpada, bo ci panowie nie mają nic związanego z chłopakami od Dzika. Kolejnym filmem na tym kanale była bardzo słabo wykonana piosenka z równie słabym klipem i nawet bitym sprawami autorskimi z 2016 roku. Więc tutaj nie będę się w to nawet zagłębiał, ale za to trzeci film jest dosyć ciekawy, a tutaj macie z niego urywek. Pamiętasz, że cały czas czekamy na info w sprawie naszego challenge'u? Czas ucieka, czekamy na odpowiedzi. Ogólnie to w tym trzecim filmie widać znacznie porównanie do poprzednich dwóch. Widać, że zrobił to ktoś z ekipy albo osoba, która się na tym po prostu zna. Mamy tam motyw tych masek oraz płyty ekipy i Lord Kruszonka napisał komentarz. Fit Old Boy razem z kolegą zrobili część dla ekipy. No tutaj akurat nie z kolegą, tylko z synem, ale dalej w komentarzu napisał. Zgaduję, że ekipa nie zrobiła tego challenge'u w 2020, ale jeszcze nie powiedziała pas. Fizz podłapał temat na nowy content i nagrał trzecią część. Prawdopodobnie wziął pod uwagę ciekawy motyw maski z filmu do nowej kolekcji ciuchu. I w sumie to by miało największy sens tych wszystkich teorii. Ktoś jeszcze w komentarzu Lord Kruszonka, cyk mini chat. A tak naprawdę jeszcze nie wszystko wiadomo, więc został suba dzwonem, żeby być na bieżąco. Jak pojawi się z tym coś nowego, to zrobię wam update. A tymczasem to zauważyliście, że na Twitchu zrobił się jakiś wylew streamerek w basenach. Co to pewno pani zajrzała. Jezu, tak, chat! No taką wpadkę. Ale teraz jest meta na Twitchu. Totalnie się psując. A tutaj macie z tego klip. Oj. Nie! Oj! Mamma mia, rip! Kamera, jak możecie się domyśleć, to poszła na straty, ale przynajmniej mamy jedną streamerkę z basenu mniej. A jak jesteśmy przy twitchowych wpadkach, to ostatnio chłopowi wypadło oko. To jest prawdziwe, tylko szklane, ale tak czy siak wyglądało to przedziwnie, ale to sami oglądajcie. Oh my god. I have a glass eye. That has never happened to me in my life that my eye has fallen out on accident. Chyba bym wolał, żeby mi wypadło oko niż kamera, bo pan się tam szybko pozbierał i dalej kontynuował streama. A teraz czas na nasz finałowy temat, czyli ostatni singiel Maty pod tytułem Patoreakcja. I tak jak mówiłem na początku, kawałek jest swojego rodzaju odpowiedzią. Chat, chłop, masz szklane oko. Na reakcję mediów. Nie chcę zresztą, o co chodzi w ten skate. Głównych ludzi na numer, który właściwie wybił Matę, czyli patointeligencję. Mata tam jeszcze wyjaśnia różne niejasności, które wyszły przez patointeligencję. Ale oprócz tego, to Mata tam wyjaśnił kilka osób, najpierw posłankę PiS, czyli Krystynę Pawłowicz, dokładnie tą samą, która wpieprzała sałatkę w Sejmie, która najpierw skomentowała patointeligencję tym tweetem. To słynne liceum Batorego kształci się w kierunku patointeligencji, a tak chwalą i szczycą swym poziomem. Ciekawe, co o tej laurce myślą nauczyciele z Batorego. Więc tutaj pani Krystyna zaczepiła w sumie głównie szkoły, w której chodził Mata, a w nowym kawałku Michał takiej odpowiedział. Ale w sumie przepraszam, Batory był tylko symbolem, a bluzę musiałem założyć i każdy normalny to w sumie zrozumiał. Oprócz Krystyny Pawłowicz. Jak się okazało, pani Krystyna zdążyła. Ten numer jest mocny, Maty, nie? Na Twitterze napisała: brzydka twarz, brzydkie wnętrze, brzydota. I no, chciałbym coś tutaj dopowiedzieć do jej tweeta, ale ludzie, którzy jej na to odpowiedzieli, to zrobili to za mnie. I w sumie to w odpowiedziach większość osób po niej cisnęła. Następnie Mata odpowiedziała na słowa pana Jarosława Jakimowicza. I jak nie wiecie, kim on jest, to spoko, ja też nie wiedziałem. Ale po wygooglowaniu tego gosteczka, to okazuje się, że jest jakimś aktorem. No i ściśle współpracuje z TVP jako prezenter. I Jakimowicz komentował Pato inteligencję tym, że jego synowie nie posługują się takim językiem, nazwał Matę bananowcem, a na koniec dodał, że wysłałby go do wojska. I w nowym numerze Matę tak mu odpowiedział. Wysłałbym go do wojska! Nie Jakimowicz, mój ziomo się zna z twoim synem, więc co ty... Moim rodzicom, co zrobiłbyś mi jako rodzic? Pan Jakimowicz, podobnie jak posłanka PiS, zdążył też odpowiedzieć Macie na swoim Instagramie, wrzucając kawałek wywiadu Maty z Wojewódzkim, jak Michał mówił o tym, że jego ojciec, który jest prawnikiem, zapewnił go, że zwroty, które rzucał w stronę TVP i Jacka Kurskiego, do których przejdziemy za chwilkę, bo są naprawdę bardzo mocne, nie są zwrotami, które zniesławiają i nic mu za to nie mogą zrobić. Jakimowicz napisał długi post o tym, jak sam ojciec Maty nie widzi w jego słowach nic złego, no i jednocześnie użył zdecydowanie za dużo tych emoji z wystającym językiem. A i wiadomo, komentarze zostały już pod tym postem wyłączone, bo ludzie nie zgadzali się z opinią wielkiego prezentera telewizji polskiej. Ale udało mi się kilka tych komentarzy nagrać, oczywiście zanim nie wyłączył. I te najbardziej lajkowane odpowiedzi mówiły o tym, że pan chyba niezbyt zrozumiał, o czym tak właściwie nabijał Mata. Teraz czas na wisienkę na torcie, czyli dokładnie ten moment z klipu Maty. No nie powiem, Mato tutaj mocno poleciał. Ten klip poleciał. Jest przewalony w sumie, nie? Coś teledysk cały. Ponieważ w TVP po wypuszczeniu po inteligencji powstał krótki reportaż objeżdżający Michała oraz jego tatę. Ale mam z tego urywek. O
technologii świata elit, również tych prawniczych, opowiedział w swojej piosence Inteligencja raper Mata, prywatnie syn prawnika, profesora Marcina Matczaka, częstego gościa liberalnych mediów, zagorzałego przeciwnika zmian w wymiarze sprawiedliwości. Co to za intro, a gdzie? W sieci! Ten młody chłopak, oni w tej sieci robią jakieś klipy. Ten pocisk TVP oraz prezesa Jacka Kurskiego był właśnie za ten reportaż. I pan Jacek skomentował, że tak, mimo najlepszej woli nie zdarzają sobie potrzeby zainteresowania się jakimikolwiek wulgarnymi wynurzeniami. Zwyczajnie na to nie zasługuje. I dodał jeszcze, że niby nie słyszał utworu Maty. Jestem przekonany, że gość to słyszał, ale teraz po prostu zgrywa, że mu to wszystko wisi. Albo chce po prostu uniknąć kolejnego razu, że Mata skomentuje jego, albo zachowanie TVP. Ja jestem przekonany, że słyszał ten kawałek, bo sam klip po 3 dniach ma już ponad 6 milionów wyświetleń, więc to są topowe zasięgi w Polsce. A będąc prezesem państwowej stacji telewizyjnej, to powinien śledzić, co jest teraz na topie w internecie. Więc zobaczymy, czy znowu powstanie jakiś reportaż o Macie w TVP i osobiście myślę, że takie coś powstanie, ale jak takie coś się pojawi, to zrobię update, więc uzwolę, żeby być na bieżąco. 10 tysięcy łapek jest bonusowy news na następnym odcinku, mi został łapę w górę. Ekipa miała więcej baby rates, no ale wiecie, to jest... Ma szansę, że zapromuję cię na początku odcinka. A tymczasem na konopskiej.pl masz teraz niższe do minus 40%, więc ceny są naprawdę zarąbne. Jakie potrzebne linki masz w opisie, a dziękuję bardzo za oglądanie. Pogu! Cześć! O! Dobra,